Cześć, jestem Klawia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F, jeżeli zdanie jest fałszywe. 1. Glukoza i fruktoza to oligosacharydy. Nie, to jest zdanie fałszywe. Oligosacharydem jest na przykład sacharoza. A my tu mamy glukozę i fruktozę, czyli monosacharydy. 2. Glukoza i fruktoza powszechnie występują w owocach i to jest prawda. Wzór sumaryczny monosacharydów zawierających w cząsteczce 6 atomów węgla to C6H12O6. Tak, to prawda. Monosacharydy są bezbarwne, bezwonne i nie mają smaku. Są bezbarwne, bezwonne, ale mają słodki smak, więc jest to zdanie fałszywe. Masa cząsteczkowa glukozy jest równa 180 unitów i to jest zdanie prawdziwe, ale oczywiście możemy to sobie sprawdzić. Policzymy sobie masę C6H12O6 i mamy. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i sprawdzamy C. C to 12 unitów, czyli będziemy tutaj wymnażać 12 razy 6. To 72 unity. Dodać. Masa atomowa pojedynczego wodoru to 1 unit, czyli 12 to 12 unitów. Natomiast tutaj tlen to 16 unitów. To robimy 16 razy 6. Otrzymujemy 96 unitów. Czyli łącznie 180 unitów. Stosunek mas pierwiastków cząsteczek fruktozy wynosi. I teraz tak, musielibyśmy tutaj to podzielić. Mamy masę C, czyli tutaj. I zobaczcie, że w tym samym miejscu jest 1. Czyli każda z tych liczb musiałaby być podzielna przez 72. To jest niemożliwe, bo 12 na pewno nam się nie podzieli przez 72, a tu mamy aż 2. To oznacza, że na tym miejscu musielibyśmy mieć 144 unity. Zatem jest to zdanie fałszywe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.